Dzień dobry. Dziennik pokładowy. Praca na farmie w Danii, odcinek 252. No chyba będziemy dzisiaj orać, jeżeli nie będzie za mokro. Tak było za sucho, a tak teraz będzie za mokro. Tutaj mamy zaorane. Nie wiem, czy Henning w takie mokre nie wjedzie, chyba lemkenem. Jadę sobie rowerem, a to jakiś gościu orał na drogę. Weź gościu, nie oraj tu na drogę, jak ja rowerem przejadę. Drogę orze. Zaraz koło odpadnie i tyle będzie jazdy. Pamiętacie tą przygodę? Kamera na głowie. Działa. Działa. Puch mam już nasmarowany. Nie męczyłem was już z tym smarowaniem, bo macie chyba dosyć. Nie chcecie smarować pucha. Blokady transportowe. On. Zawsze jak wjeżdżacie na drogę, sprawdzajcie, czy wszystko tu jest ok. Na tuzie, żeby wam się maszyna nie odpięła. O! To też dam. Mimo, że tego nie lubię. Nie wiem czemu. Henning jeden już w siewniku połamał. Tego nie widać w ogóle, patrz. Tego nie widać. One są dobre, jak ja bym mojego Forda podczepił pod ten pług. Ford by się przewrócił z pługiem. Miałem 28, także mandatu nie będzie. Do
zobaczyli nowego Lemkena, ale obrysówek nie zobaczyli jak stali. Spróbuję trochę porać z kamerą na głowie. Trochę posprzątałem tutaj w kabinie dzisiaj, także będziemy mogli nagrać z kamerą na głowie pierwszy raz w traktorze. I do cyrku będzie można pójść, ale to na jutrzejszym chyba dniu dopiero. Dobrze, że to dałem dzisiaj, bo policja była. Mandat jak nic. Zwolnienie blokady. Zaczynamy losowanie dużego lotka. Zamykamy akumulator hydrauliczny, żeby było na sztywno podczas pracy. Maru dużo dałem. Zgubiłem przedwczoraj płozę. Prawdopodobnie uderzyła w kamień zabezpieczenie. To był kamień, zabezpieczenie poszło do góry i walnęło i ścięło od razu te dwie śruby. Także diament 11 ma lepsze to, bo ma tutaj śrubę 16 i tutaj 12. I wtedy zawsze ścina tą 12 przy uderzeniu i 16 ratuje płozę. Przez 7 lat nie zgubiłem żadnej płozy w 11 diamancie, a tu już w 16 jedną. Ale Henik ją znajdzie, jak będzie siał. Kamera na głowie. Pierwsze co robię, to teraz włączę kamerę, jak będzie widać, bo muszę ubrać spodenki, zawsze ubieram sobie przeważnie spodenki jak jest ciepło, żeby 16 godzin nie siedzieć w długich spodniach i żeby mi się, wiecie co, nie gniotło, bo to jest tylko jedne, znaczy są dwa, ale jedne, dlatego tak to u mnie wygląda, ubieram spodenki i wtedy mam wszystko, wiecie, elegancko. Jest wygodnie, przewiewnie, nic się nie męczycie i będziecie mogli dłużej orać, kilka godzin więcej. Dobra, macie kamerę na głowie tak jak chcieliście, ma ta co chce ta. Zaczniemy od 3-hektarowego pola i później te po 30 i to chyba 35. Coś takiego. Ale tutaj zaczniemy. Tą trójkę pierwszą zrobimy. Bardzo rzadki widok w Danii, że ktoś wywalił papiery. Prawdopodobnie nie Duńczyk jechał, chociaż Duńczycy też wyrzucają. Ale można zauważyć, że rowy są tu czystsze niż u nas. Kamera na głowie. Tak zawsze był tytuł w filmach, pamiętam. Kamera na głowie.
super jest to. Remote control. Ale będzie zapach ziemi świeżo zaranej o poranku, zobaczcie. Coś pięknego. Zobaczcie teraz na tą ziemię, to jest najbardziej idealna ziemia do orki. Pierwszą skibę teraz sobie w locie reguluję. Elegancko jest. O, ale jest mokro. Ale zaraz, tylko pierwsza bruzda. O, tam były te znaki, że dobrze orałem. Kamera na głowie. Będziemy orać po drugiej stronie drogi za Jarzębiną. Jak wam się podoba kamera na głowie? Tam mam instrukcję do pługa. Włączę wam timelapsa. We'll be right back.
idealna gleba do orki. Idealna wilgoć. Pierwszy kołek w tym diamancie. Trzeba to opić, ale nie mam faksekondi. Nie mam faksekondi, żeby opić to. Waga na nogi. Idealnie. Pierwszy kolas. Zgubiłem nasadową 30. Zaorałem ją prawdopodobnie. Trzeba jechać do Grenę po nową. Pojechali. Tam siedzi. Tutaj on gdzieś siedzi. Potężny kamień. Very big. Nawet pszczoły 100 razy większe. Bardzo dobry system.
słońce pada, widać, że widać ślady ażurów po przejazdach. I tak samo odkłada jak tamten bóg.